Cześć, tutaj Oskar, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj będziemy grać w starą wersję Minecrafta. Nie w 1.15, w 1.14. Rozumiem, jak to zrobić. Wchodzicie sobie do rochów, do Minecrafta 1.15. Macie takie tutaj edycje. Wchodzicie na to, klikacie X i klikacie tak. Jak mieliście Minecrafta 1.14 na konsoli, to klikacie tak. Jak nie mieliście, to klikacie nie. I nam się pojawia już stary Minecraft, a ja wam pokażę dzisiaj, jak taki Minecraft działa. No tutaj wczytaj, stwórz, dołącz. Tu można dużo światów stworzyć, nie trzeba wykupywać sobie tego wcale ze sklepu. Tworzenie chyba. Chyba to był ten świat. Już sprawdzam. Nie. To nie był ten świat. Dlaczego nie było wczoraj odcinka? Nie chciało mi się żaden odcinek nagrać. A już próbowałem bardzo dużo. Więc... No mówię. Nie było odcinka, bo mi się nie chciał nagrać. O, i to jest nasze miasto. Ono się nazywa na razie Oskar. Zaraz wyślemy. Wczoraj sobie stworzyłem takie swoje miasto. Tu mamy takie pysz, żeby przypłynąć sobie do mojego miasta łódką i tu mamy ten sobie łódeczki, bo drzwi sobie przypłynęły ze mną. Już mówię, jak to przypłynął tu. Nie go ten. On właśnie przypłynął. Drugą łódką. A ja bym chciał sobie już do domu sobie poszedł. Bo już będziemy spać. I tak, tutaj jest mój dom. Tu jest dom tego drugiego wieśniaka. Dobra. Teraz sobie do domu wchodzimy. Oczywiście, dlaczego dla mnie jest 1.14 lepszy? Mamy lepiej, to zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Można wszystko dobrze, szybciej znaleźć. Nie trzeba jak tam szukać. Tak, będę powiększał to łóżeczko. To się nie da nawet wylecieć tam, zobaczcie. Tam to już do mnie też należy. Ja sobie tam pojedziemy. Bo to sobie wynająłem. Jak tworzycie miasto, to sobie wiecie. Wy od tego, co stworzą, to wynajmujecie sobie miejsce. Ja sobie, mówię, wynająłem tamto miejsce. Czekajcie. I to miejsce. Tam jest mój dom z tym wielkim drzewem koło siebie, a tam jest dom tego mojego wieśniaka. I tam na razie nic nie ma. Tam będę powiększał jeszcze tą moją wyspę. Na pewno. Dobra. Lecimy już do siebie. Pojawią się jeszcze dwa odcinki dzisiaj z Minecrafta. Jak zwykle zbieram to. I wiecie co jest? Patrzcie. W Minecrafcie 1.15, jak na przykład wybierzemy sobie stack pochodni, to nam się pojawia tylko jedno. A jak sobie wybierzemy naprawdę tutaj na 1.14 stack pochodni, to nam się pojawia liczba pochodni. Więc to jest plus. I wyszukiwarka bloków. To jest plus dla tego Minecrafta. Ocena na tego Minecrafta to jest 20/20. Minecraft 1.15 to jest 4/1. Bo bardzo mi się on nie podoba. Chociaż, że mam już taki świat tam, to nie znaczy, że to jest mój najlepszy Minecraft. Mam wspomnienia tylko z tego Minecrafta, jak go zaczynałem grać.
Jest taki coś jak blok gładkiego kwarcu. To już nie jest blok kwarcu. Blok kwarcu się obleśnieniem prezentował. Był jakiś taki zarośnięty. Dobra, i tutaj takie dróżki do nas. Coś tu tak się zaparkowało. Kto to tak łódką to parkuje? Czyżby on? Może. Panie profesorze. No, a ja też się ładnie parkuję. O. Dobra. Lecimy. I tylko to tak. No z tego wychodzi z mojego miasta. Zbudujemy dla nowego villagera coś. Dla nowego naszego mieszkańca zbudujemy domek. Ja te domki stawiam, bo chcę mieć wioskę. Tak, każdy gracz Minecrafta pewnie chce mieć swoją wioskę, miasto. Będzie seria z Minecrafta 1.14. Tak, zaczynamy nową serię z Minecrafta 1.14. Czyli ze starej wersji Minecrafta. Ta seria będzie się pojawiała co nie ma jak nakręcę zombiaki. Jak nakręcę Minecrafta 1.15, to się pojawi jeden odcinek z tego. Albo to wersja 1, ta seria 1.14 będzie się częściej pojawiała, a 1.15 rzadziej. Więc to tylko wyniknie, czy będę taki świadomy dla tego Minecrafta 1.15, bo już naprawdę na niego nakrzyczałem sporo. Mi się on bardzo nie podoba. 1.15 nie jest taki fajny, jak myślicie. Teraz nie wiem, czy zmienić się właśnie na inne deski, bo to mi się nie podoba. Przepraszam, że tak wydłużam odcinek. Mogliśmy na samym początku to zbudować, ale chciałam wam pogadać z wami o Minecrafcie 1.14, powiedzieć wam o nim coś. Bo każdy gracz Minecrafta powinien wiedzieć o 1.14, bo to jest dla mnie najpopularniejsza wersja. Jeżeli ktoś tak twierdzi, to proszę napisz w komentarzu, że twierdzisz, że 1.14 jest dla ciebie lepsze niż to jakieś 15, gdzie jest tak głupia wyszukiwarka. No i patrzcie. Co jest plusem? I jak postawimy dużo bloków do góry, to już nam na 1.15 się ten blok robi taki biały i nagle znika z tym biały. I to jest dla mnie plus, że tutaj po prostu się normalnie blok stawia. Jak się pojawiasz na 1.15, to też wszystko dookoła siebie masz. To są plagi, które można wykorzystać. O, to będzie zastosowanie, jakie mam podobnie w moim domku. Bo to tu jest normalny jak zwykły, ale ja mam zastosowanie nie. Można poznać po moim domu, że mój dom jest tam, on jest koło tych dwóch dużych drzew, koło tego wielkiego. Tamtego drzewa nie będzie. Tu będzie bardzo dziękuję.
Wieża strażnicza. Przepraszam, bo się ja gubię, gdzie to jest. Myślę, że nie widać tak za bardzo, że tutaj jest jakieś podejrzenie. Liście dżunglowe. Liście dżunglowe. Liście dżunglowe. Liście dżunglowe. O, to one wszystkie są z jabłka? Tak, z jabłek. To jest wieża strażnicza. Tylko tu jakoś jeszcze oświetlimy. No i tak sobie powiedzmy, jedziemy. Za tą osobą, a masz jak fajny. Nie, nie, nie widać. Po tym, że tam jest niebieski beton. No a więc to by było dzisiaj na tyle. Dziękuję. Pa, pa.